na Uniwersytecie Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu powstaje według nowej koncepcji Muzeum Katedry Medycyny Sądowej. To może niewiarygodnie zabrzmi, ale jesteśmy ostatnim uniwersytetem medycznym w Polsce, który nie ma jeszcze muzeum uczelnianego. Ja próbuję takie muzeum zorganizować. Z tym, że nie będzie to typowe muzeum takie jak w innych uczelniach, tylko będzie to potrójna inicjatywa, dosyć nietypowa. Pierwsze będzie oczywiście normalne muzeum uczelniane ze sztandarami, pieczęciami, drobnostajami nieużywanymi już, dokumentami, dyplomami starymi, to wiadomo, jak w każdym muzeum uczelnianym. Druga moja inicjatywa to szpital muzeum. Z gabinetami zabiegowymi, pokojem ordynatora, nawet z kuchnią szpitalną, pokojem pielęgniarek i pralnią czy kuchnią szpitalną. Takich w ogóle muzeów jest kilka w skali świata, nawet nie Europy. I trzecia inicjatywa, znajdujemy się w tej chwili, to jest Muzeum Medycyny Sądowej, odtworzone od zera. Było muzeum, ale w bardzo złych warunkach lokalowych w katedrze. Tutaj, gdzie się znajdujemy, znajdował się magazyn zwłok katedry. W tej chwili mamy nowoczesne takie szufladkowe chłodnie do zwłok. To pomieszczenie przestało być potrzebne. No i profesor Jurek postanowił przenieść tutaj muzeum i bardzo jestem mu za to wdzięczny, ponieważ wnętrza są bardzo piękne. Po remoncie będzie tutaj nam bardzo dobrze. Czwarta inicjatywa to ścieżka dydaktyczno-turystyczna. Co roku o tej porze młodzież, zwłaszcza licealna, jeździ na wycieczki, ponieważ są matury w szkole i dydaktyka kuleje. Oni jeżdżą? Jeżdżą do Oświęcimia, na Ostrów Rybnicki, prawda, do Kruszwicy. Nie przyjeżdżają także do nas. Zamierzamy poinformować kuratoria, że u nas jest taka ścieżka. Co ta ścieżka będzie obejmować? Ta ścieżka będzie obejmować wycieczkę przez stary kampus. To jest jeszcze przepiękny, jeden z najpiękniejszych kampusów w Europie. I będzie obejmować małe muzea. Czyli tak, zaczną od muzeum oczywiście uczelnianego, potem będzie szpital muzeum, potem przejdą do Muzeum Anatomii Prawidłowej. Tutaj obok się mieści, na pierwszym piętrze. Potem przejdą do nas, do Muzeum Medycyny Sądowej. Stąd przejdą do biblioteki, gdzie będzie wystawa starodruków medycznych. To jest pół trasy, jednocześnie będą mieli toalety, bar, mogą sobie chwilkę odpocząć. Potem ruszą dalszą wycieczkę. To znaczy z wiedzą. Muzeum Ginekologii, Muzeum Patofizjologii, składające się z zabytkowego laboratorium, z pamiątek po starych, wielkich profesorach naszej uczelni i Muzeum Starych Komputerów oraz Muzeum Sprzętu Dydaktycznego. Stamtąd przejdą do zabytkowej sali porodowej, gdzie zobaczą wystawę stałą pod tytułem Pokolenia Breslau i Wrocławia. Oczywiście zabytkowy sprzęt porodowy, narzędzia ginekologiczne. Stamtąd przejdą do dermatologii, gdzie będzie Muzeum Mularzy. Mularze to są takie woskowe imitacje zmian skórnych. Bardzo pięknie to wygląda, nie do odróżnienia od rzeczywistej skóry. Stamtąd przejdą do kliniki Mikulicza Radeckiego, gdzie będą czekać trzy atrakcje na nich. Po pierwsze zabytkowa sień odnowiona, gdzie znaleziono XIX-wieczne malowidła ścienne. Po drugie sala operacyjna Mikulica Radeckiego z taką piękną galeryjką dla studentów na górze. Zamierzam tam zrobić hologram operacji. Pojawią się postacie chirurgów, pojawi się postać pacjenta i będzie operacja taka oczywiście nieprawdziwa. Potem jeszcze wyjdą na przedkatedrę, gdzie jest słynny medalion, czyli taka płaskorzeźba w marmurze zrobiona po niemiecku, gdzie Atena i Higiea wieńczą wieńcem laurowym Mikulicza Radeckiego. No i tutaj opiekun grupy musi podjąć decyzję, czy już mu starczy i wracają, czy też mają jeszcze niedosyt. Wtedy, jeżeli mają niedosyt, mogą przejść 200 metrów do Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego i 300 metrów dodatkowe do Muzeum Politechniki. Jeżeli to będzie jeszcze mało, mogę pojechać do rynku, gdzie mamy wspaniałe Muzeum Farmacji, no i muzea miejskie, to znaczy Arsenał, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Pana Tadeusza. Także jak widać, plany są bardzo szerokie.
Zatem znajduje się Państwo w tej chwili w Muzeum Medycyny Sądowej, które będzie niedługo otwarte i będzie już udostępnione, aczkolwiek nigdy nie będzie udostępnione na zasadzie przyszedł człowiek z miasta, kupi bilet. Nie, muzeum jest zamknięte, jest muzeum dydaktycznym, będzie otwarte dla publiczności tylko 3 razy do roku. Po pierwsze na Noc Muzeów, po drugie na Dolnośląski Festiwal Nauki i po trzecie dla zorganizowanych grup, które się umówią wcześniej. Nasze Muzeum Medycyny Sądowej składa się, jak każde muzeum, z kilku działów. Pierwszy dział to jest medycyna sądowa w sensu stricte, to znaczy rany, obrażenia, na przykład duży dział balistyki jest, duży dział toksykologii sądowo-lekarskiej, gdzie są zatrucia, na przykład mamy tutaj wspaniały, jedyny chyba na świecie zbiór tkanek osób zatrutych gazami bojowymi w czasie I wojny światowej. Zarówno gazów alianckich zatrutych niemieckimi gazami, jak i gazów niemieckich zatrutych alianckimi gazami. Poza tym mamy tutaj traumatologię, resztki także Muzeum Berlińskiego Traumatologii. Chroniąc się przed bombardowaniami, opiekunowie tego muzeum wwieźli do Ząbkowic te zbiory, gdzie oczywiście zostały bardzo zniszczone, ale profesor Popiecki uratował resztki, przywiózł do nas. No jest oczywiście dział kurioza, rozmaite ciekawostki. No i jest dział traumatologii takiej sądowo-lekarskiej, to znaczy narzędzia i rany. Mamy też piękny dział tutaj obok, Państwo zobaczą, dział co nas zabija, jak temu zapobiec. Znaczy różne dziwne przypadki opisane, co trzeba zrobić, żeby nie paść ich przypadki. No, na przykład to, co w tej chwili konserwuję, to jest preparat dziewczynki, która nadziała się na płot, bawiąc się z chłopakami, łażąc w różnych dziwnych miejscach, nadziała się na płot. Sztacheta spowodowała straszliwe obrażenia narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych, śmiertelny krwotok, którego nie udało się w porę opanować, dziewczynka umarła. I tam następne, tam jest cała gablota tego typu historii nieszczęśliwych z wyjaśnieniem, co trzeba robić, znaczy komentarz do tej dziewczynki będzie, żeby się bawić stosownie do płci i możliwości fizycznych i myśleć, przede wszystkim myśleć, przewidywać skutki własnych działań. Poza tym mamy tutaj na górze, Państwo zobaczą, taką galerię żołądków, zatytułowaną trochę może zbyt dowcipnie Nie jest tego i nigdy nie pij, bo trafisz do słoika. O co chodzi? Samobójstwa, a także wypadki zdarzają się, że ktoś wypije coś, czego nigdy nie powinien. Skutki bywają śmiertelne w gonie w mękach. Zobaczą Państwo za chwilę tam cały szereg różnych preparatów. Żeby nie ułatwiać, tylko utrudniać, nie dałem nazw trucizn, tylko wzory chemiczne. To trzeba będzie wymagać pewnego wysiłku umysłowego odwiedzającego, żeby się zorientować, że AS2O3 to jest arszenik na przykład. A HCl to jest kwas solny, H24 jest kwas siarkowy i tak dalej i tym podobne. Profesor Tadeusz Dobosz ukończył studia magisterskie z biologii ze specjalnością biochemia na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1977 uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Immunologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W roku 2001 uzyskał habilitację z biologii medycznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2007 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego z zakresu nauk medycznych. W roku 2018 po przejściu na emeryturę pracuje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w niepełnym wymiarze godzin. Profesor Tadeusz Dobosz ma bogaty dorobek naukowy. Jest promotorem 3 prac licencjackich, 95 magisterskich i 15 prac doktorskich.